Czuję się na konferencji prasowej. Jeszcze ze dwa mikrofony by mi się przydały. Cześć, jestem Krystian. Witam cię serdecznie na stronie Jak Zrobić Podcast. Dzisiaj chciałem pokazać wam różnicę pomiędzy dwoma mikrofonami. Jednym z nich to jest wykorzystywany przeze mnie przez dłuższy już czas Shure SM58. A drugi mikrofon to jest Samsung Q7. Samsung Q7 kosztuje około 140 zł. dzisiaj około 140 zł na niemieckim Amazonie. W polskich sklepach on jest trochę droższy on jest tak od 180 mniej więcej zł w górę. Natomiast szura, już znacie, szur to jest wydatek powyżej 400 zł. 400 zł, najtańszy, jaki można dostać, są nawet po 500 zł kilkadziesiąt i sześćset złotych. Jaka jest różnica pomiędzy tymi mikrofonami? Poza ceną oczywiście. Wziąłem filtr pop, założyłem gąbkę, żeby na obu było to samo. I zobaczmy jak te mikrofony brzmią. Jeżeli chodzi o charakterystykę kierunkową szur to jest charakterystyka kardioidalna. Czyli zbiera to co jest z przodu tak naprawdę redukując bardzo mocno dźwięki, które są z boku bądź też z tyłu mikrofonu, odrobinkę inaczej działa Samson, ponieważ Samson ma charakterystykę super co oznacza, że z przodu jest trochę wężej, czyli mniej zbiera z boku, bardziej jest dokładnie tutaj z przodu przed mikrofonem, ale też może się zdarzyć, że będzie zbierał trochę dźwięków z tyłu za, bezpośrednio za mikrofonem. Tutaj trzeba uważać w momencie, gdy na przykład ustawiamy mikrofon w kierunku jakiegoś źródła hałasu, nie wiem, na przykład w kierunku tyłem do laptopa, w momencie, że mamy głośny wentylator, bądź też tyłem do czegokolwiek innego, co generuje jakiś szum, generuje jakieś dźwięki, to w tym momencie może się zdarzyć, że z tyłu mikrofonu Samsung trochę tych dźwięków będzie zbierał. W tej chwili akurat mam oba mikrofony ustawione bokiem do laptopa. Mój laptop niestety ma dosyć głośny wentylator. Zaraz zademonstruję wam, jakiego poziomu szumy są rejestrowane przez oba te mikrofony. Natomiast jeszcze kilka słów o samych mikrofonach. Charakterystyka kardioidalna, charakterystyka superkardioidalna. Czyli SURE kardioidalna, Samsung superkardioidalna. Ale to nie jedyna różnica. Różnica jest jeszcze w częstotliwości. Mianowicie Shure to jest, z tego co pamiętam, według opisu producenta chyba 50 Hz do 15 kHz. Natomiast Samsung ten zakres ma troszkę mniejszy, bo od 80 Hz do 12 kHz. Czyli porównanie jest takie, że tu jest Shure to jest 50 do 15 kilo, natomiast Samsung to jest 80 do 12 kilo. Ten zakres jest troszkę mniejszy. Czy to przeszkadza? Ocencie sami. Słuchajcie, na zmiany jednego, drugiego mikrofonu oceńcie sami na ile Wam to przeszkadza. Ja chciałem zwrócić uwagę na coś innego. Mianowicie wydaje mi się, że Samsung doskonale radzi sobie z szumem, który jest gdzieś w tle. Ja ustawię może te mikrofony tak, żeby one były w identycznej odległości od laptopa. Włączę jakiś program, który troszkę obciąży procesor i trochę tego szumu będzie i posłuchajmy, w jaki sposób reagują oba te mikrofony na to, co dzieje się w laptopie. OK, odległość od laptopa jest mniej więcej równa. I włączamy program, który będzie mocno szumiał. Posłuchajcie, jak zachowuje się przy bardzo głośnym szumie w tle, jak zachowuje się Sur i jak zachowuje się Samson. Może najpierw Shure. OK, a w taki sposób reaguje na te dźwięki Samson. sumie jest duży, włączyłem program, który faktycznie dosyć mocno obciąża procesor. I hałas niestety w tle, ale jest całkiem, całkiem pokaźny. Moim zdaniem Samsung sobie bardzo fajnie radzi z tego typu szumami. Odsunę może go jeszcze z powrotem. I cały widok zasłania. Moim zdaniem Samsung całkiem fajnie sobie radzi z szumami i nie ma większego problemu później z czyszczeniem takiego nagrania. Korzystam z niego już od jakiegoś czasu zamiennie. Stosuję albo Shura, albo Samsona. I mogę się założyć, że nikt, słuchając moich podcastów, czy to podcastów, co się czyta, czy e, ostatnich kilku filmów, e, właśnie na stronie Jak zrobić podcast, mogę się założyć, że nikt się nie zorientuje. Oczywiście nie patrząc na to, który mikrofon by się na statywie, nikt się nie zorientuje, który głos był którym mikrofonem nagrywany. Jaka jest moja opinia? to z klasyk, no to wiadomo. Shure'a uwielbiam, jest to naprawdę rewelacyjny mikrofon i jest to sprzęt, na który zdecydowanie warto wydać te 400, zł. Natomiast bardzo pozytywnie zaskoczył mnie Samsung. Samsung Q7. Konkretnie ten model mam, ten model testuję. Tych Samsonów to jest dużo. Od Q2 do Q9, z tego co pamiętam. One są oczywiście w różnych cenach i, i, i różnią się nieco parametrami. Samsung ma też model na USB, Q2 USB, Q2U bodajże, to jest model na USB, on kosztuje chyba 70 euro na niemieckim Amazonie. Niemiecki Amazon ma możliwość, oferuje darmową przesyłkę do Polski od 39 euro, tak więc bardzo często ten sprzęt bardziej opłaca się kupić na Amazonie niż w którymkolwiek z polskich sklepów. I ten testowany przeze mnie model, naprawdę moim zdaniem, to jest świetny mikrofon. No, porównanie cen: 140 zł, czy powiedzmy nawet niech będzie 180 zł, gdybym chciał go kupić w Polsce, a 400 kilkadziesiąt zł to jest 300 zł różnicy między tymi mikrofonami. I teraz powiedzcie, czy te 300 kilkadziesiąt, czy powiedzmy równe nawet 300 zł, różnicy w cenie między tymi mikrofonami e, odpowiada różnicy w jakości? Czy zdecydowanie warto? płacić za mikrofon 300 zł więcej po to, żeby nagrywać podcasty. No oczywiście ja rozumiem, że gdybyśmy występowali na scenie, być może byłaby to istota różnica. Rozumiem, że gdybyśmy, nie wiem, nagrywali jakieś profesjonalne audio wykorzystywane potem w profesjonalnych jakichś produkcjach, no to tutaj tak, zdecydowanie nie ma co oszczędzać i nawet za szura proponowałbym pewnie jakieś inne, lepsze ale niestety droższe rozwiązania. Natomiast w przypadku podcastu bardzo liczy się jakość. Nie powiem, że nie. Bardzo się liczy jakość yy, dźwięku. Tylko pytanie, czy ta różnica w jakości, właśnie chociażby teraz pomiędzy tymi dwoma mikrofonami, warta jest aż 300 zł, bo za 300 zł to ja mam jeszcze dwa takie mikrofony. Jeszcze jedna rzecz, która moim zdaniem jest dosyć istotna. Mikrofony Szura sprzedawane są w takiej skórzanej straszecce, która tak na, na dobrą sprawę nie wiadomo do, do czego ma służyć, i przypuszczam, że chodzi o to, żeby chroniła mikrofon przed kurzem podczas podróży. Natomiast Samsung sprzedawany jest podobnie jak wspomniany kiedyś już przeze mnie Behringer XM8500. Pakowany jest w duże, plastikowe, konkretne, sztywne pudełko wyłożone w środku gąbką. W zestawie mamy mikrofon i w zestawie mamy mocowanie takie, takie jak tutaj, w tej chwili mam. Tego typu mocowanie to jest kupione gdzie indziej. natomiast tego typu mocowanie, zwykłe, standardowe, po prostu mocowanie do mikrofonu, do statywu, to jest w zestawie z mikrofonem i wszystko jest zapakowane w bardzo fajne, bardzo trwałe. Pudełko, takim pudełkiem można rzucać i, i ten sprzęt w środku jest bezpieczny. Gdy kupujemy mikrofony po to, żeby gdzieś się z nimi przemieszczać, może to być istotne, może to mieć znaczenie. Jeżeli jesteś to pierwszy raz, oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube i do regularnego odwiedzenia strony jak zrobić podcast podcast.pl. Co tydzień staram się publikować nowy film, w którym rozwiązuję nowy problem. Problem z jakim mogą borykać się początkujący podcasterzy. A teraz idź i nagraj coś fantastycznego i do zobaczenia za tydzień.